Cześć, nazywam się Zosia Komasa i jestem kostiumografką, a dzisiaj pokażę Wam kilka stylizacji przy użyciu ubrań z The Other Side. Jest zimno, więc raczej bym tak nie wyszła, stąd też moje rajstopy czy ciężkie buty, ale chciałabym powiedzieć mały trik. Pod sweter bardzo rekomenduję noszenie body. Też jest dostępny w sklepie The Other Side. Rozpoczynam tą stylizację wielką hybrydą, ponieważ teraz chciałabym do niego dobrać po sweter Mercy, mój ulubiony, teraz w kolorze białym. I to jest cała moja stylizacja. Czuję się w niej bardzo dobrze. Więc bardzo lubię łączyć tkaniny, które w ogóle do siebie mogą nie pasować. Jedna służy bardziej do innej pory roku, a druga do innej. Tu jeszcze dodałam martensy, ciężkie buty, żeby tą romantyczną i sexy stylizację trochę tak podkręcić. I żeby to było naprawdę w moim stylu. Moda jest dla mnie ważna, ale tak naprawdę kostium człowieka jest dla mnie ważniejszy. I to, kim my jesteśmy i jak dobierać to do danego charakteru. I stąd też zajęłam się kostiumografią, bo wcześniej zajmowałam się stylizacją w magazynach modowych. I znalazłam swoje miejsce w filmie, w teledyskach, w reklamach, w serialach, ponieważ tworzenie postaci jest dla mnie czymś niesamowitym, ponieważ trochę się czuję, jakbym wchodziła w czyjś środek, ponieważ człowiek jest moją pasją i to, co możemy przez nawet ubiór powiedzieć o człowieku. To jest moja kolejna stylizacja. Stylizacja znowu w moim stylu, ponieważ dotyczy jednego koloru i bawimy się tym jednym kolorem, odcieniami. I są buty skórzane, są zamszowe spodnie i jest sweter Twice. Chciałam jeszcze powiedzieć, że swoją stylizację dopełniłabym kapeluszem. Tylko, że kolor jest, naszego kapelusza jest trochę inny, ale według mnie dalej w palecie kolorów jesiennych i też kolorów ziemistych. Także już dopełnić cały look, wybrałabym moją vintage torebkę, którą kupiłam sobie w internecie. Trochę art deco, trochę lata 70. Przyszła, jestem bardzo zadowolona. To jest moja kolejna stylizacja. Według mnie stylizacja też złożona. Może to być właśnie stylizacja, żeby pójść z koleżankami na kolację, czy pójść na koncert. A jak założymy do tego szpilki, to już możemy wtedy pójść albo do opery, albo na bardzo jakąś taką niesamowitą, piękną randkę. Tutaj bym dodała coś drapieżnego. I w ten sposób można rozjaśnić tą stylizację, ją podkręcić. Tylko pamiętajcie o tych dodatkach, to żeby ich nie było za dużo. Ja mam też u siebie pierścionki, szalik i buty kowbojskie, wysokie, do naszej pięknej sukienki Marii. Kolejna stylizacja to jest stylizacja całodzienna, ponieważ możemy w niej zacząć spotkania i pracować, a potem bardzo gładko przejść do teatru, do opery, czy do kina na randkę. Wybrałam tą stylizację pod koszulę tak naprawdę Paradis w kolorze Emerald, ponieważ jest tak miękka, tak bardzo dobrze się w niej czuję, że bardzo chciałabym mieć taką pościel. Założyłam ją tył naprzód, pod spodem również mam body, które powoduje, że ten tył jest kontrolowany. Podoba mi się ta stylizacja, ponieważ znowu eklektyzuje wokół materiałów. Mamy tutaj wełnę i mamy tutaj bardzo lekki materiał, albo sylwestrowy, albo randkowy, jakiś taki celebrujący. I taka celebracja też mi się kojarzy z latem, ale spodnie jednak są wełniane, więc są ciepłe. No i ciężkie buty, wygodne, więc dlatego też uważam, że to jest stylizacja całodzienna. Moja przygoda z ubraniami, z modą, zaczęła się, gdy byłam bardzo mała
i uważałam, że trzeba wszystko ubrać wokół. I naprawdę ubierałam krzaki, trawy, drzewa, ponieważ uważałam, że one też potrzebują kostiumu. Więc wydaje mi się, że to był jakiś taki punkt, o którym mi powiedzieli rodzice, kiedy już wybrałam swoją drogę. W ramach takiej anegdoty, która już im mówiła, że ewidentnie będę szła w tamtą stronę. Ale powiem szczerze, że bardzo lubię swoją pracę, ponieważ jest tak różnorodna i tak wiele osób niesamowitych i inspirujących i wyjątkowych poznaję w swojej pracy, ponieważ tylko nie ograniczam się do filmu, ale też wychodzę właśnie do opery, czy do teledysku, czy pracy z gwiazdami, piosenkarzami, czy tworzenie w ogóle imidżu na scenie, że jakby bardzo każdego dnia czuję, że po prostu czegoś nowego się nauczyłam, ale takiego właśnie w swoim rejonie zainteresowań.